miejscem tych tragedii, tej tragedii, czyli tego, który go oślepił, ostatnie oko mu wypalił, język wyrwał i obciął mu rękę, tą dłoń. No i także przyczynił się do śmierci córki Jurandówny. Danusi się przyczynił się. Kiedy zwłoki przyniesiono, Jurand sprawdzi, że to jego córka. Tak. I on wtedy, Jurand, to dłoń obcięto do nieba. Skierował. To ciarki przyszły tak do nieba, jako skarga. Nie mógł mówić, tak jakby chciał powiedzieć: Boże, ratuj. Boże, co jeszcze? Wszystko było mu już odebrane. Ale powierzył to Bogu. Tak jest nam. Sienkiewicz, tak jak mówiłem, to jest taka opowieść, ale on się kierował na tych zdarzeniach, oddał klimat tamtych czasów. I po jakimś czasie złapano tego sprawcę, tego kontura zamku w Szczytnie, przyprowadzonego przed Juranta. I on też go tak sprawdził ręką, bo nie wiedział, czy to na pewno on, to broda jego. Tyle mu krzywdy zrobił. Oślepił, wyrwał język, obciął rękę i córka przez niego zmarła. Tyle krzywdy. I drodzy Państwo, Jurand wziął ten miecz, nóż rozgrzany i wszyscy myśleli, że on się zemści. Jakże? A on tak podszedł tym mieczem, to się bał i przeciął mu liny. Uwolnił go. I odprowadzili go, wypuścili go tam do granic jego posiadłości. Granic tego. No i tam się powiesił, potem znacie to wszystko. Ale mi chodzi o przebaczenie. O przebaczenie. Tak, przebaczenie. Czas ucieka, wieczność czeka. Przebaczyć. Oby nigdy nie przestać kochać ludzi. Każdy, nie wiadomo skąd idzie, dokąd zmierza. A tak łatwo osądzamy. A bo ten taki, bo ten taki. Nie wiadomo, co za nim stoi. Nie wiadomo, dlaczego on tak zrobił. My nie wiemy. A od Boga pochodzimy. Tak. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest droga do nieba. Droga do nieba. Tak, piękne święto w niebo wstąpienia Pana. Na ich oczach unieś się do nieba. Tak. Tak właśnie tym takim spotkaniem z Wami chciałem też zaakcentować. Tyle razy mówiłem przy różnych okazjach, to tym bardziej teraz chciałem podkreślić to święto. Tak. Kocham Was. Naprawdę. Kochać ludzi. I powiem na koniec tak. Jak będzie Wam smutno, ciężko, co będzie? Teraz tu tam wojna, albo to, nie wiadomo co tam z tym moimi dziećmi, wnukami. Będzie może to drożało, albo nie wiadomo co z tym moim zdrowiem, jak pójdę te wyniki, co zrobię. To co wczoraj we Wigilię, teraz nie przyjął Wigilię właśnie w niebo wstąpienia. Mówcie sobie tak, będzie dobrze. Bóg jest wszechmocny, Bóg jest z nas przy nas światłością, jest wszechmocny. Nie pozwoli nam zrobić krzywdy, nie? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Miłują. Miłować Boga i człowieka. I na koniec jeszcze raz. Będzie dobrze, a wtedy Wy odpowiecie. Bardzo dobrze. To wy teraz spojrzycie się w oczy. O, właśnie, ciebie mam na myśli. Ciebie mam na myśli. Tak, teraz Ci powiem, a mi odpowiesz, dobrze? Ja powiem, będzie dobrze, ty mi odpowiesz, bardzo dobrze. No uwaga, 3, 4. Będzie dobrze. Dziękuję. Szczęść Boże.